ostatni punkt naszej podróży i zwiedzamy Zamek Kalmarski, który znajduje się oczywiście w Kalmarze. Jest to taki fort na Bałtyku. Więc częścią fosy jest już właśnie morze. No, teraz się do niego zbliżamy. Tak to wygląda. I tu jesteśmy właśnie przy tym mostku. Więc to jest już woda morska. Jeszcze też podnoszony most, oczywiście Mikołaj próbuje wyjąć miecz. No, chyba ten miecz nie jest zrobiony do tego, żeby go się dało wyjąć. Albo Mikołaj nie jest królem. Dobra, chodź Mikołaj, bo jeszcze go złamiesz, a nie wyjmiesz. Kasia, dobrze, może Kasia jest królem, chociaż jak jesteście rodzeństwem, to chyba to tak nie działa. Nie udało się też, no to trudno. Między innymi jest wspomniana wojna Szwecji z Polską, aczkolwiek głównie w kontekście takim, że Dania wtedy postanowiła wykorzystać tę sytuację i zaatakowała Szwecję. I właśnie wtedy była wojna kalmarska. I Szwedzi musieli się wtedy wycofać. Więc właśnie jest taki fenomen, że my uważamy, że obroniliśmy Polskę przed Szwedami. A Szwedzi uważają, że się wycofali, bo zaatakowali ich Duńczycy. Jest też ekspozycja o czarownicach, łowców czarownic. No i oczywiście w tym o książce Ralph Lewitis, czyli Maleus Maleficarum. Zaskakujący sposób zwiedzenia Muzeum Zamkowego.
i tajemną miksturę. Się lata. O tak. I fru. Tylko zabożną komnata. Większe jadalnie. I raczej nie jest strzelecki stół. Może jest strzelecki stół. Będzie się teraz uczył walki kopią z prawdziwego ruszającego się konia. Znaczy może nie z prawdziwego, ale z ruszającego się. Does it feel okay? Now you get the lance. This part. You have in your armpit. Okay. Push down, and then you hold with both hands. Okay. Then you use this side, with your right foot. Very good. And then you're going to try to hit the nose with the ground. Okay. Or as close as possible. Are you ready? Yeah. One, two, three! Zabawa listonosza. Mikołaj rzuca listy króla Gustafa do adresatów. Wcale nie jest to takie łatwe, jak widać. Wszystko chyba na zamku Kalmara, co chcieliśmy wam pokazać. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nas. Jeszcze ogród mamy, róże, zwęda, a ogród dość mały. Jutro jedziemy oglądać i podobno karmić i dotykać łosie. Idziemy na nasz nocleg, taką piękną uliczką, niczym ze skansenu albo ze światła, z drinks, ten, który mieliśmy.